Dobra, mamy kapłana. What the fuck? Zostawię wszystko, bo to jest dobre na trzecią i czwartą turę. To jest dobre, żeby zniszczyć jakiegoś Mogushan Enforcera albo Miśka. To jest dobre na ósmą albo dziewiątą turę. Ale dlaczego ja mam pływać samych kapłanów dzisiaj? Priest, 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 priest. Warrior priest. Druid priest. Druid, mage, priest, priest. Herson, Heroes of Priest. Znaczy Priest of Warcraft. Znaczy Priest of Warcraft. Muszę to rozważyć. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to uważasz, że dobrze, że zwolnili tych ludzi. Nie no, źle właśnie. No stary, jak można zwolnić 800 osób, jak firma ma rekordowe wyniki? Czy w sumie inaczej. Jak można zwolnić jak po roku, w którym masz rekordowe wyniki, możesz zwolnić 800 osób? Przecież to chopie. Mateuszku, masz playlistę. Mam wiele playlist, kilkadziesiąt na YouTubie, jeżeli chodzi ci o muzykę, to wykrzyknik playlist. No też się dziwię, ale pogubiłem się w twojej ironii. Ale to nie jest ironia. Stary, patrz. Podam ci przykład. Mój ulubiony, znaczy jedyny jaki. Dobra, to zmienimy trochę, bo chciałem po pizzerii znowu gadać. Teraz pogadam o lodziarni. Wyobraź sobie, że otwierasz lodziarnię. Taką po prostu, która sprzedaje lody, żeby nie było podtekstu. Otwierasz tą lodziarnię w lutym. I sobie tak wymyśliłeś, kurde, zrobię lody na dostawę. To jest coś innowacyjnego, tego jeszcze nikt nie robi. I to na pewno sprawi, że moja lodziarnia wystrzeli w górę. Jak sobie pomyślałeś, tak też sobie zrobiłeś i od kwietnia zacząłeś sprzedawać lody na dostawę. Twój pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Zamówień było co niemiara. To chwilę ktoś dzwonił i w twojej lodziarni zostawił na telefon, zamawiał lody. Tak sobie myślę. Dziennie potrafiło dojść do tego, że miałeś po 5000 zamówień. W związku z czym, żeby obsłużyć te 5000 zamówień, musiałeś zatrudnić 50 kierowców, którzy te lody rozwozili. No bo wiadomo, że ktoś to musiał robić. Nikt, przecież te lody się same nie rozwoziły, tylko ktoś je rozwoził, tak? No więc zatrudniłeś 50 kierowców. No nie będę tego. No i tak sprzedawałeś po 5000 zamówień lodów na dostawę dziennie. Przez maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Aż tu przyszedł październik. No i w październiku już ilość zamówień spadła. W listopadzie ilość zamówień była bliska zeru, już prawie nikt nie zamawiał lodów na dostawę. No bo był listopad, no to po co? No i powiedz mi, czy ty byś zwolnił tych 50 kierowców, którzy siedzą na dupie i nic nie robią? Bo nie mają co robić? Czy byś ich trzymał, aż się może przydadzą w przyszłym roku? No przecież każdy normalny przedsiębiorca by ich trzymał. No bo nie można zwolnić pracowników, którzy są już doświadczeni, których już zatrudniłeś. A to, że no przez listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec no będą siedzieć i robić, no to... No miejmy serce, tak? Przecież nie na tym biznes polega, żeby być bezduszną maszyną do zarabiania pieniędzy, tylko trzeba mieć serce i o tych ludzi też dbać. Ja myślę, że Blizzard to po prostu... A nie wiem, zachowali się jakby serca nie mieli. A była taka dobra firma, no. Ale widać, pokazali swoje prawdziwe ja. Masakra. O, mogę tego zagrać. Słodka esencja. Właśnie, miej serce i patrz jej sercem. A nie portfelem i tym. Ja tylko nie kumam, czemu ich nie przerzucili na nowe projekty, skoro i tak planują duże zatrudnienie. I to jest świetne pytanie, bo przecież takiego kierowcę
który na przykład nie ma pojęcia o produkcji lodów, można by było przerzucić na produkcję lodów. Po co go zwalniać? Wystarczy po prostu nauczyć go wszystkiego od zera. No to jest logiczne, nie? Uczysz takiego kierowcę wszystkiego od zera, jak ma te lody produkować, zamiast zatrudnić kogoś, kto to umie. Ja nie wiem, co jest z tym Blizzardem, naprawdę. Trochę zaczynam się bać. No przecież... gościa, który był community managerem, no co za problem go przerzucić na programistę na przykład? Przecież takie rzeczy się robi. Dobra, już nie mogę. Przepraszam. Trochę mnie poniosło. Wybaczcie mi, ale trochę się wkręciłem. Ja tak serio mówiąc. No, Feniu, no przecież jak community managera zwolniłem, to co mieli go przenieść na programistę C++a, albo nie wiem, grafika, albo artystę podziemi? No przecież community manager jest od komunikacji z community, no to na tym się zna, nie zna się na projektowaniu gier. Dla przykładu. Tak sobie myślę. To od czego było te 800 osób, skoro nikt nie nadaje się do nowego projektu? Ale skąd stwierdzenie, że nikt? Zacznijmy od tego. Dlaczego twierdzisz, że nikt się nie nadaje? Graj. Kogoś od KS-a zwolnili? Nie wiem. Nie wiem, kogo zwolnili. Tak, a najlepsze jest to, że napisali, że chcą zwiększyć interakcję gracz-twórca, a zwalniają community managerów. Powiedz mi, gdzie to usłyszałeś, albo od kogo? Tak, z czystej ciekawości. Tak, z czystej ciekawości tylko spytam. A Shumper, w którym miejscu w internecie usłyszałeś to zdanie, które właśnie napisałeś? Kto ci je powiedział? Od Nexosa. Ale pomyśl, bo co robi community manager, nie? Community manager zajmuje się między innymi komunikacją na linii developer i community, ale zajmuje się też różnymi innymi rzeczami. Jak na przykład moderowanie forum. Moderowanie forum. Tak, dobrze słyszycie. Moderowanie forum. Czyli jest jebanym moderatorem. Jak myślisz? O, to może być dobre. Jak myślisz, czy to, że zwolnili moderatorów forum, którzy byli zatrudnieni na stanowisko community managera, oznacza, że nie będą zwiększać interakcji gracz-twórca? Nie potrzebujesz nawet community managera, żeby zwiększyć interakcję gracz-twórca. Wystarczy, że deweloperzy gry wypuszczają blogi, w których mówią, co robią, dlaczego to robią. To jest komunikacja między community a deweloperem, a nie community, kurwa, manager, który nie komunikuje za bardzo, zbyt wiele community. No, zabijajmy. Graj. Zgodziłbym się, gdyby nie to, że zwalniają z tego samego zakresu, z którego będą robić zatrudnienie. Przecież głównie deweloperów wywalili, a teraz ich będą rekrutować. Ale skąd stwierdzenie, że głównie deweloperów wywalili? Bo ja nie wiem, kogo wywalili i chętnie bym się dowiedział. Więc jeżeli masz jakieś informacje, kogo wywalili, to chętnie przeczytam. Znaczy, no, jakbyś podesłał. Dzięki, że wytłumaczyłeś. No staram się. Staram się ten. Mi strasznie się nie podoba filmik od Nexosa, dużo dziwnych informacji tam jest. Obejrzałbym, ale nie chcę się zawału. Wiecie, ja nie mogę po prostu, bo miałem w ogóle tej sprawy nie komentować, ale po prostu jest kurwa turbo śmieszna. Bo jak zawsze w internecie można wyczytać dużo śmiesznych stwierdzeń, nie?
Ja tak kurwa patrzę na te stwierdzenia i mówię, no chyba pojebało tych ludziów. A, ukradnę se. Shatter Creeper. Aha, ile mamy? No, już taka podstawowa rzecz. Wyniki finansowe firmy nijak się nie mają do zwolnień. Jeżeli firma robi restrukturyzację, bo na przykład, uwaga, to było podane w komunikacie, ale niewygodnie jest przedstawić te fakty, które się nie zgadzają z swoją teorią, więc większość youtuberów i pismaków tego nie robi. Ale w komunikacie było powiedziane, że zwalniają ludzi, bo przez ileś lat ich za dużo pozatrudniali do różnych projektów, czy do różnych czynności, które aktualnie nie są prowadzone. Więc... no... śmiem stwierdzić, że jak zatrudnili na przykład... zróbmy tak... jak zatrudnili na przykład za dużo community managerów, to stwierdzili, że ich zwolnią. Jak zatrudnili za dużo grafików, to stwierdzili, że ich zwolnią. Jak zatrudnili kogoś tam, to stwierdzili, że ich zwolnią. I nie można powiedzieć, że Blizzard jest chujowy, bo tu najlepsze wyniki finansowe, a tutaj zwolnienia. Przecież to jest firma. Jak ty prowadzisz firmę i widzisz, że ktoś, kogo zatrudniasz, nie jest ci potrzebny i tylko płacisz mu pieniądze, co tak naprawdę jest dla ciebie stratą, a on nic ci nie daje, tylko uwaga, zwalniasz. I chyba nie patrzysz na to, że właśnie miałeś rok, w którym dużo pieniążków zarobiłeś. Tylko patrzysz na to, że on jest ci niepotrzebny. Tak mi się przynajmniej wydaje, no. Jakbym ja postąpił, ale ja wiadomo, dziwny jestem, więc. Cześć mam dzisiaj urodziny. Cześć wszystkiego najlepszego, panie Greenhog. Cześć, Daruma. Jak to znamy do końca artykułu, na podstawie którego zrobił filmik, nie przeczytał? No nie wiem. Znaczy, nie wiem sobie. Nie chcę nic mówić, bo... nie oglądałem. Tracimy tu czas. Natomiast miałem okazję zerknąć na parę fanpage'y, parę artykułów, które gdzieś mi się tam w oczy rzuciły i mówię, ja pierdolę znowu. Rzeczywistość. Dziękuję, Drego. Dużo youtuberów gada głupoty. No to było widoczne przy Diablo Immortal. Może szykują większą inwestycję i zwalniają potrzebnych pracowników. No na pewno nie zwalniają ich, bo nie wiem, bo chcą, żeby cierpieli. Bo zapewne ktoś takie rzeczy też sugerował. To nie, to raczej w to wątpię. The rules are everything. Okej, dzięki, jeśli chcecie zobaczyć prawdę o Blizzardzie, włączcie film youtubera, on wam ją przedstawi. Jak jasna cholera, jak jasna cholera. Ej. Kurde, ale przecież... fuck. O, pomyślałem sobie, że będę pro community. Czyli też będę kurwił na Blizzarda. Żebyście mnie lubili, że podzielam wasze zdanie. I że Blizzard jest zły. I że zwalczamy Blizzarda. Bo to chamy, gnoje i w ogóle. No funfle. Tak więc... słuchajcie... chciałbym małe sprostowanie ogłosić. Przez moment byłem pod wpływem silnych antydepresantów i nie wiedziałem, co mówię. Już mi przeszło. I chciałbym skorygować to, co mówiłem. Mianowicie uważam, że Blizzard zachowuje się jak gnoje, zwalniając ludzi. Jak tak wam można? Nie popieram tego i sugeruję zbojkotować ich, nie kupując ich gier. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Wierzę, że posłuchacie mojej opinii.
Właśnie, HWDP Blizzardowi. Jego zachowanie jest tragiczne. O, wygrałem. Fajno. Rok. Zarobiliśmy najwięcej do tej pory w historii. Zwalniamy 800 pracowników. Dzień dobry, cześć moi drodzy. Tak. Ja już jestem pewien, czym to się skończy. To wystarczy mi wstęp. Go React Stream. Mówicie? W sumie. Nexus się chyba nie obrazi, jak skomentuje jego film, nie? Go, go, pogrom Nexosa. Nie, no, Nexosik jest fajny. Nie pogrom. Nexosika trzeba przytulić do piersi. A masz. Ej, powiem wam coś. Dzisiaj oddałem samochód do autodetailingu. Będą mnie mili i sprzątali go. Jeżeli dobrze mówi, to go nie obrazi, że jeśli gada głupoty, to przynajmniej zrozumie, że to no offense. Chcecie film z oglądania Nexosa? Znaczy stream, boże nie film. Chcecie stream z oglądania filmu Nexosa? Tak. Tak. No dobra, to możemy obejrzeć. Muszę to rozważyć. Jeszcze jak. I co ja mam zrobić? Ja nie zabiję tej gorliwej czaplanki. A ja oddałem auto do czwartego mechanika w ciągu półtorej tygodnia. I pierwsza prognoza to 1-2 papierów. Co? Ufa! 1-2 papierów? Nie rozumiem. Tak sobie myślę. A ty masz jeszcze z Nexusem jakiś kontakt, czy możesz go swobodnie obrazić? Przecież ja nikogo nie obrażam, no halo. Ja nikogo nie obrażam. No, teraz to się podśmiechuję, bo się śmieszy to gadanie, które jest zawsze. A o Nexosa, no to po prostu tam, no nie wiem, no zobaczymy, co tam będzie fajnego. Drogie takie mycie i sprzątanie, 350. A 1200 zł. Ty to stary, powiem ci, że takiego określenia kwoty to jeszcze nie widziałem. Tylko mycie czy korekta i powłoka? Nie, no tam, tylko mycie. Korekta i powłoka to będzie jak będzie na co. Bo na ten lakier to nie ma. Nie ma na co. Nie ma na co, nie ma po co. Naginaczka. Ej. Ty w ogóle co, ja znowu z Priestem walczę? Kurwa, no co to ma być? Ja pier, no nie wierzę. Pristolandia. Właśnie, Nexus się śmiał z moich zdjęć na Insta, gnój mały. Zajebać mu. Pamiętam to, znaczy nie pamiętam tego, ale coś mi się kojarzy w głowie. To ja się pośmieję z jego filmów. Ha! Masz Nexus, to za karę. Bo się trzeba nie śmiać z moich zdjęć. Moje zdjęcia są super. Babka wrzuciła takie fajne, pokażę wam. Zasady są najważniejsze. The rules are everything. Boom, proszę. Takie dużo zdradza. Aczkolwiek dużo zdradza, jak się wie, po co to tam jest. Jak się nie wie, to może nie aż tak dużo. Jak chcesz oglądać ten film, to wiedz wyborczy? Chyba wiedz, czy wiedz. To wiedz.
To wiedz, a nie wiedz. Lubi rozciągać wątek i później wyciągać wnioski. No, okej. Okay. Matka dała mi klapsa filmowego. Ano! I to dodatkowo powiem, bo youtuberzy mają takie klapsy filmowe w domu, że ten klaps to nie jest takie tylko po to, żeby było, tylko on faktycznie jest potrzebny. Co on w ogóle rzucał? A, inner fajerkę, okej. Nie! Co ty robisz, stary? Ale czemu? Co? What the fuck? Why you do that? Nie wiem, ale jak wypadło Jaina, to dawać. 14 lutego Valentinki, klaps do filmu pełnometrażowego dla dorosłych. No raczej mi to się tam, wiesz, kurde, przed kamerami. Jedna, druga, trzecia, czwarta, kurde, i jedziemy z koksem. Karaluszku. Karaluszku, ty mój. Więcej nie dokładamy obszaróweczki. Fajnie się gra tym deckiem na Priesty, nie trzeba myśleć za bardzo. Nadal nie palisz? Dalej nie palę. Co sprezentowałem swojej kobiecie na to święto narodowe? Idziemy jutro na kolację. Jak tam dzionek mija? A spoko. Oddałem auto do autodetailingu. Gadałem z gościem z Twitcha. I testowałem swój układ zdrowotny. I zjadłem Prince Polo. To było najlepsze. I się wyspałem, nawet, względnie. Romantycznie, no raczej. Oż. Pindolom. Co sądzę o walentynkach? Gówno. Znaczy w sensie, że gówno nie święto. Czy ja jestem zwolennikiem takiego stwierdzenia do większości świąt? A tak samo nie uważam, że jest potrzebne święto zmarłych, żeby iść na cmentarz. Tak samo nie uważam, że są potrzebne ten walentynki, żeby coś tam miłość. Tak samo nie uważam, jakie są jeszcze święta, żeby jakieś tam inne. Nie lubię ogólnie świąt. Wiadomo, że na jakim stoisku będziesz na IM? Jeżeli plotki się potwierdzą, to będę na stanowisku sprzątacza i będę sprzątał podłogę, w sensie zamiatał. A dla pieseła jaki prezent? Smakołyczki oczywiście. Na pewno na stoisku z cateringiem. Ale śmieszne. Żebyś się nie zetrzał. Cięg Mukla. No święto zmarłych to trochę inna sprawa jednak moim zdaniem. No a czym się różni? Stary, to wszyscy nagle idą na cmentarz, nie? O kurwa, 1 listopada na święto, na cmentarz, pędźmy wszyscy razem. To wszyscy skuma głupie jak jasna cholera. Jak chcesz kultywować ten motyw z chodzeniem na cmentarz po to, żeby zapalić se znicze i takie tam? To czemu tego nie robić po prostu, tak, w dowolny dzień? Dlaczego to musi być, kurwa, akurat 1 listopada? Czy do Silverla Paladin mogę zmienić za coś Tarima?
No. Wydaje mi się, że możesz. Pewnie nie jestem, ale tak mi się wydaje. Because rules are everything. Wow. No jakby nie Dzień Ojca, to nic bym mu nie kupił przez całe życie, a tak przynajmniej raz w roku coś bym go ode mnie dostanie. No ale widzisz, dostanie tylko dlatego, że tak wypada. Jeżeli chcesz kupić coś ojcu, to po prostu weź mu kup. A nie kup mu dlatego, że wypada, bo dzisiaj wszyscy kupują coś ojcu. No. Znaczy, okej, okay, może trochę radykalne spojrzenie na rzeczywistość i świat. Przyznaję, ale... No jeżeli... No nie chcę właśnie. Aha, to nie rozumiem. No to fajny z ciebie syn. A, to nie do mnie chyba. No nie wiem, no dla mnie to jest, wiecie, to bardziej logiczne jest danie komuś prezentu dlatego, że chce dać ten prezent, a nie dlatego, że tego święto wymaga, nie? No tak samo bardziej logiczne jest dla mnie... Bardziej logiczne jest dla mnie zapalenie znicza... Zapalenie znicza, bo chcę zapalić ten znicz, a nie dlatego, że wszyscy to robią. Po to są takie dni, żeby ludzie sobie przypomnieli gdzieś w tym braku czasu. No ale to właśnie, to takie jest, wiesz, to dziwne, nie? Czy my chcemy to zostawić? Niech będzie. Może zostać, to i tak nie jest jakiś intensywny mecz, więc nie potrzebujemy tu super startu. Kalafiorek i pietruszka. To jest twoja piękna nóżka. Płomienie dały mi widzenie. Płomienie dole mi widzenie. Szmocza furia. Okej. Okay. Tylko nie miej go kapłanki gorliwej. To znajduje. To szanuję, że znajdujesz na to wszystko czas. Wiesz co, to jest takie trudne. Ja to po prostu puszczam sobie i sobie leci w tle, nie? Jak się dobrze kąpię. To nie wygląda tak, że ja siedzę. Siedzę jakoś super mocno to oglądam. Akurat kanał Abstra. A może przesadziłem trochę z tym wnikliwie, bo aż tak wnikliwie to też nie ma co przesadzać. No zabijmy to. Po prostu strajdujmy, dobierzmy. No ale gdzieś tam patrzę, co oni robią, bo... No bo wiesz, no zawsze warto patrzeć, jak ktoś się na czymś zna i z tej samej branży co robi, nie? Żeby podłapać jakieś tam schematy chociażby, czy inny klap. No myślę, że nie muszę tego tłumaczyć jakoś za specjalnie. Na przypadku Abstra, no oni mają trochę pojęcia na temat ity, więc patrzę. Tylko, że wiesz, nie wygląda tak, że ja wiesz, siedzę i oglądam każdą sekundę filmu, znaczy każdą sekundę po sekundzie każdy film. Tylko bardziej po prostu, wiesz, no gdzieś tam zwracam uwagę na to, co jak jest zrobione i tak dalej. Zauważyłem ostatnio nowy trend na polskim YouTubie. Wszyscy zaczęli używać lutsów i większość robi to tak nieudolnie, że się patrzeć nie da. Just chatting na dzisiaj się skończyło. No chyba tak, nie było żadnych propozycji do oglądania, więc... Grałem karczemną bójkę wczoraj. Dobra. Graj. To polecam też, jeżeli chodzi o Spotify, Pętla od Filipka. Ale żebym posłuchał? Nie, to tam... Nie polecaj. Ja nie słucham muzyki. Znaczy, jeżeli chodzi o to, żebym puścił... Zamiast tego czegoś tam soboty czy niedzieli, czy kogoś tam... Tą piosenkę, to spoko. Chociaż ten Filipek to też jakiś hip-hopowiec przeklinający. Już powiedzmy, że ujdzie. Ale jeżeli chodzi o mnie, żebym
Ja tego słuchał, to nie, sorry, ale podziękuję. Counterspell, no może być Counterspell. Bo mnie to tam jakieś hip-hopy nie interesują. A jak już mnie interesują, to hip-hopy, które mają co najmniej 10 lat. A nie jakieś darcie mordy przez szczawików. Laików. Graj. Mam psa! Problemy małżeńskie na twoim kanale to cudo. To mam dla ciebie dobrą wiadomość. Będą lepsze cuda. Nocy nie trzeba się bać. Bać należy się tych. Rap, ale jest kultura i przekaz. Ale wiesz co, ja nie szukam przekazu w muzyce, nie? Tak. Ja nie szukam przekazu. Ja nie szukam przekazu w muzyce, bo mnie ten przekaz do niczego nie jest potrzebny, nie? Jeżeli chodzi o muzykę, to ja szukam gościa, który gdzieś tam na fajnym bicie sobie coś tam podśpiewuje, coś w tym stylu. I to tyle. O, meteorek. Rzeczywistość utkana. Jeżeli chodzi o muzykę, to szukam sobie gościa, co na fajnym bicie coś tam podśpiewuje, a nie jakiegoś przekazu, bo wiesz, dla mnie to nie jest jakiś poeta, czy nie wiadomo kto. Szukanie przekazów w hip-hopie, rapie, a tym bardziej nowego pokolenia. Nie wiem, nie zamierzam szkalować nowego pokolenia hip-hopu raperów. No też mi to do niczego niepotrzebne. Ale no, tak jak mówię... No nie doszukuję się w tym jakiejś głębszej treści, nie? Jeszcze stare hip-hopu rapery. Zresztą w tych paktofonikach i tak też się nie doszukiwałem żadnych treści. No ale powiedzmy, że... Że bardziej się wsłuchiwałem w tekst. A teraz... Fuck it. To jest smoku. Zresztą wiem, że trochę polecę niezbyt wyrafinowanym poczuciem humoru, ale... Jak kurwa ktoś ma ksywkę Filipek, to jakoś nie mogę. Po prostu to tak... Tak jakoś tak... No nie, po prostu nie. Rozumiem, że tam nie każdy musi się nazywać Yo, Filip kurwa jestem. Tylko ktoś tam sobie wymyślił Filipek czy coś tam i tak dalej, ale po prostu... Nie wiem, tak... No wiem, czaicie o co chodzi chyba. A jak nie czaicie, to może i lepiej w sumie. Jacham blacham. No nic tu nie zrobię, no co mam zrobić z taką kurwa ręką pod tytułem nic nie zrobię, bo nie mam czym. Co powiem o gościu, co ma ksywę Bober? No to już dla mnie brzmi jakoś tak bardziej dojrzale niż Filipek. Filipek to mi się kojarzy, wiesz, 10 lat. Macham miotełką przed domeczkiem. Dobra, zupa z bobra. Pan Magu. A, wrzucimy wszystko. Powiem ci, że taki przegląd YouTube'a na streamie co jakiś czas byłby fajną opcją.
No byłby, tylko musielibyście podsyłać filmy, które chcecie, żebyśmy obejrzeli, nie? Ja ogólnie wiem, co jest na tych kanałach, ale nie wiem, co was interesuje i co chcecie, żebym tam pooglądał. Czy coś w tym stylu. Chyba, że samo tam na czasie. Takie do zerknięcia. Ale na czasie to się, nie wiem, odświeża. W sumie nawet nie wiem, jak dokładnie na czasie działa. Gdzieś na tym nie zastanawiałem. Ale. Moneta. Czarny kot przebiegł mi drogę. A noga mu w nogę. Nawet 13 w piątek. O. Tak mogłbym wrócić do playlisty, właśnie wróciłem. Dokładnie jak to napisałeś, to ja klikałem wróć do playlisty. Znaczy nie klikałem wróć do playlisty, bo nie ma czegoś takiego. Ale wracałem do niej. Może ogólnie wprowadzimy jakiś taki przegląd netu. Jako stała część streamka. Będę mówił jeszcze dlaczego i tak dalej. Ale mogę powiedzieć, że w przyszłości może mieć to sporo sensa. Karamba! Karamba, ramba, bamba. Dobierze sobie, ale nic z tym nie poradzę. Szeryf na straży YouTube'a. Nie no, to mamy myk. MKR YouTube'a komentuje. No i ludzie lubią komentarze i reaction wideo. No. Myślę, że nie widzę w tym nic złego. Jest moim gotowe. Okej. No, myślę, że akurat ona na eksplozji w rolnej jest całkiem spoko. Tam się na tym łapie, że coś takiego często oglądam i lepiej się ogląda niż oryginał, bo coś więcej się dzieje. Bo sprawia to wrażenie oglądania kogoś, czegoś z kimś. W sensie, że nie siedzisz sam na przykład w domu czy gdzieś tam i nie oglądasz sam tego. Rzeczywistość. Zróbmy tak. Tylko oglądasz coś tam z kimś, tak jakbyś, nie wiem, siedział na kanapie i oglądał film z kimś czy coś w tym guście. Przynajmniej gdzieś coś takiego czytałem. Jakoś tam analizę psychologa. Analizę psychologa czy kogoś tam, że dlatego reaction video i tym podobnie. No reaction video mają ten takie, a nie inne wzięcie, bo ludziom to przypomina oglądanie czegoś z kim. Zresztą chyba sam nie bardzo wiem, co mówię. No panie magu, możesz się już poddać, to jest nie do wygrania. WZ-ka. Trochę za dużo tych kreatur mam na ręce.
Dobra, łap. Aha. Potrzebujesz klucza? A! No to robię tak, żeby nie zastrzelił go Hero Powerem. O no! O no! O nie! Nawet się nie zorientuję, jak to się załatwił. Nawet się nie zorientuję. Mroźny wiatr północnej grani pochłonie wasze tu. Pochłonie! Naprawdę, jestem baku, kuwa. Seriously, baby. Czyż ty jest normalny? Co tu robić? Co tu robić? Co tu robić? Co tu robić? Jakie plany na walentynki? Jutro idziemy na kolację z Beatką. Błagam, graj szybciej, stary. Jak będę miał tu usnąć, to... Widać, że mądry jesteś i nie pchasz się w największy ruch jak każdy. Znaczy, szczerze powiedziawszy, to wydawało mi się, że jutro będzie największy ruch. Nie robiłem... Znaczy, bardziej chodziło o piątek, niż o ten... Niż o coś tam. My już nie wiem, co ja gadam. Nie wiem, żeby się spać, jak chciało. Dobra, let's go. Witaj na pokazie. Słodka esencja! Słodka esencja lifestyle'a. O nie, baby!